Ale muzyka przyjemnie bangla w uszach. To muszę przyznać. Tak samo, żeby się rozbudzić trochę, bo... Trochę jest taki smulony dzień z braku lepszego określenia. A co myśmy ostatnio mieli? Jezu. Czuję się zawsze strasznie dziwnie, jeżeli przez tydzień nie ma streamów, bo jest takie... Jak się streamuje? Zapomniałem, jak się streamuje! Pamiętam tylko tyle, że... Byłem lekko niezadowolony z faktu, że nie dało się zapisać w tym miejscu. Mam odwrócone... Okej. Okay. Chciałem powiedzieć, że mam odwróconą kamerę, ale... Już widzę, że nie. Co my tu w ogóle mieliśmy? Na mapie nie mam prawie nic odkryte. Teleporter. Niepokoi mnie, że jest oddzielna ikonka na teleportery. To mnie naprawdę mocno niepokoi. Mam flashbacki z innych gier Atlusa, gdzie teleportery były wykorzystywane i zazwyczaj nie kończyło się to zbyt przyjemnie dla gracza. Ale naiwnie będę się łudził, że tej, nawet jeżeli będą teleportery, to nie będzie z nimi aż tak źle. Dajcie im wierzyć. Czy ja chcę ich po prostu zabić? Ja chcę ich po prostu zabić. Powinno się dać. Tak, da się, na spokojnie. Cześć Sebastianie, cześć Pasku, witam, witam. Cieszę się, że mimo mojej różnej obecności, jeżeli chodzi o dostępność na streamach w tygodniu, że wciąż pamiętacie o weekendowym. Cześć Sylwia, cześć Biki, witam. Swoją drogą, też smutna informacja jest taka, że wciąż jestem na drugiej zmianie, więc niestety w tym tygodniu streamów jak nie było, tak nie będzie. Chyba z jakiegoś przekrętego powodu miałbym się przerzucić na stream poranny, ale... Zdaję sobie sprawę, że streamuję dla ludzi, a ludzie raczej o porankach nie będą. Więc no siło rzeczy raczej nie planowałem, o tak powiem. Znaczy, żeby nie było, to też nie jest tak, że mi ta druga zmiana jakoś bardzo mocno przeszkadza. Poza tym, że właśnie mocno wpływa na streamy. Bo wiem, że sporo ludzi patrzy zawsze na drugą zmianę, że to jest takie o, okropieństwo, nie da się, ja nie chcę na drugą zmianę i w ogóle. To aż tak nie przeszkadza. Bo tak naprawdę poza streamowaniem to na zbyt wiele nie wpływa. Zazwyczaj. Zwłaszcza jeżeli jestem na pracy zdalnej, jak tako. Bo wtedy ucieka mi problem z dojazdami, który potrafi być straszliwy. Hej, to głos Ginko. Czyżbyśmy ją znaleźli? Druga zmiana wciąż lepsza niż trzecia? To zależy. Powiem tak, gdyby ktoś mi powiedział, że mam pracować na, jak to ładnie określiłeś, trzecią zmianę, tylko że... Będę tam, powiedzmy, na przykład przez pół roku przynajmniej, no to jeszcze jak cię mogę, tak? Bo wtedy idzie się po prostu przyzwyczaić, idzie sobie cały rytm dnia przestawić, tak? Jeżeli by mnie rzucali to chwilę na przykład między pierwszą, drugą, trzecią, to wtedy trzecia jest katastrofalna i tu się absolutnie zgodzę. Okej, kończę. 23, bo to jest zmiana 15-23. Póki jestem na home office, to nie ma problemu. Jak dojeżdżam, to już jest ten moment, kiedy dzienne autobusy, tramwaje nie jeżdżą. Kiedy nocne tramwaje, autobusy... Znaczy nocne tramwaje, u nas nocnych tramwajów za bardzo nie ma. Kiedy nocne autobusy jeżdżą jak są, że się tak delikatnie wyrażę.
I zdarzało mi się, że raz czy drugi mi po prostu autobus odjechał. Mógłbym zamawiać taksy, ale chyba nie chodzi o to, żeby wydawać połowę wypłaty na powrót do domu. Chyba, że studiujesz, Lisa. Nie każcie mi się powtarzać. To kompletna bzdura, że jestem dobra z angielskiego. W ogóle nie umiem nim gadać. Czy według was każda blondynka umie gadać po angielsku? To takie dziwne, że niebiesko dziewczyna umie po japońsku? Jestem jakąś dziwaczką, czy co? Japonia i ksenofobia? To absolutnie nie spotkałem nigdy wcześniej połączenia. Nie jesteś dziwna. Jesteś fajna, bo się wyróżniasz, Lisa. Jako dziecko mi dokuczano, a teraz to jest fajne, tak? To jest wyjątkowe, tak? Mam dosyć tego, jak inni mnie definiują. Mój ojciec nie nauczył mnie ani jednego słowa po angielsku. Wszyscy zakładają, że ludzie z zagranicy potrafią się im posługiwać, że muszą się wyróżniać. Znaczy, mam też wrażenie, że to jest taki trochę mimo wszystko nieaktualne. Kurde, to jest trochę nieaktualne, a trochę to jest aktualne w sumie, ja o tym myślę. Bo obecnie żyjemy w takich czasach, gdzie jednak angielski jest takim bardzo podstawowym drugim językiem, gdzie większość osób przynajmniej w stopniu komunikatywnym się umie nim posługiwać, tak? Może nie ty, że bez problemu przeczyta Szekspira i tak dalej, tak? Ale na tyle, żeby po prostu się dogadać, to że to nie stanowi problemu. To chciałem powiedzieć z początku. Ale jednocześnie, jako że jestem naczelny Weebem Sewarionowym, to zdaję sobie sprawę, że w Japonii to wciąż nie jest aż takie oczywiste i tam znacznie częściej reakcją będzie wow, umiesz posługiwać się angielskim, aniżeli, że umiesz się posługiwać na angielskim. To całkiem normalne i zrozumiałe. Co mam robić? Jestem tak jak inni, jestem zwyczajną dziewczyną. Nie jesteś zwyczajną dziewczyną, bo jesteś blondynką. Bawi mnie to trochę, bo zawsze powiedzmy te ciemne, typu czarniejsze kolory włosów są przedstawiane jako trochę zielone i ma takie, o blondynka, normalny kolor, o zielone włosy. Taki przykro, Lisa. Nie zdawałam sobie sprawy, że cię krzywdzimy. Ale w takim razie nie możemy cię porzucić. Chodź z nami, okej? Okay? Szczerze ma rację. Musimy prosić mistrza Jokera, żeby cię naprawił, żebyś mogła mówić po angielsku jak profesjonalistka. KingSeed2005.pl, witam. Znam Japończyka określa angielskiego. Brakuje mi jakiegoś słowa. Czy się angielskiego uczył, czy nauczył, czy kidiabeł? Chyba się co język niektórzy nawet w swoim języku nie potrafią pisać. Gdyby się mnie ktoś zapytał, czy umiem pisać po polsku, to bym się zaczął poważnie zastanawiać. Zwłaszcza jeżeli chodzi o interpunkcję. Interpunkcja jest absolutnie katastrofalną częścią języka polskiego, moim zdaniem. Wiedziałam, jesteście w zaskowanym kręgu. Lisa, jakie jest twoje marzenie? Czemu nie powiedziałaś o nim mistrzowi Jokerowi? Uczy się Japończyk uczy się angielskiego. No ja zawsze mam trochę, jak słyszę Japończyków mówiących po angielsku, to trochę tak jak Polaków mówiących po angielsku, że ten akcent zdaje mi się tak nienaturalny i automatycznie do wyłapania. Jest to trochę zabawne, zdaję sobie sprawę, że nie powinno pewnie, ale wciąż trochę mnie to śmieszy. Czas na dowcip. Go on. Było takie nagłe. Nie miałaś żadnego marzenia, żeby mu przekazać. To musi być dla ciebie strasznie bolesne przebywania z innymi Polaków ucząc się japońskiego.
moje aplikacje do krzaczków mówią coś innego. Aczkolwiek już bardzo długo nie zaglądałem. Wyszedłem kompletnie z nawyku. I nie mogę się wrócić. Akurat, szczerze mówiąc, Polacy mają dużo łatwiej z wymową japońską moim zdaniem niż Anglicy na przykład. Czy Loga się nie uczy japońskiego, bo coś kojarzę, że na tym, na Discordzie pisała? Reporterka, fotografka, ale szef gangu ma jakieś marzenia, a ty takowych nie masz. Przeraża cię to i dlatego kłócisz się z szefem gangu, dlatego trzymasz się słusznie, nie? Jestem po zaliczeniach semestru na początku grudnia, to szybko. Miałem swoje marzenie, ale straciłem, więc... Znałem twój ból aż za dobrze. Ci, których pokonałem marzenia, są żałośni, ale zawsze możesz znaleźć sobie jakieś inne. Wezwij mistrza Jokera, odwróć się jako swoje idealne ja. Możesz kierować tych młodych, którzy nie mają swych marzeń. Polski ma przynajmniej jedną formę, a nie trzy jak japoński. To masz na myśli przez formę. Bo nie jestem pewien. Młodzieżka zobaczy siebie w twoich piosenkach bez mistrza Jokera i zda sobie sprawę, jakie są ich marzenia. O Boże, miałem jakieś ładne słówko na Exalted One, prawda? Że trzy różne te alfabety do pisania, w tym sensie. Tak myślałem, ale wolałem się upewnić. No, z drugiej strony japoński jest dużo łatwiejszy, jeżeli chodzi o gramatykę jako tako, z tego co kojarzę. Gdyby uczyć się japońskiego stricte takiego mówionego, to wydaje mi się, że byłoby dużo łatwiej niż z polskim, szczerze mówiąc. Więc to i da coś, tak? Jeżeli ktoś chce się nauczyć czytania japońskiego, to będzie to okropna rzecz, zdaję sobie z tego sprawę. Ale jeżeli ktoś chce się nauczyć tylko mówionego, to podejrzewam, że japoński jest dużo łatwiejszy niż polski pod tym względem. To kłamstwo. A co z ludźmi cieniami? Czemu on okradł do serca marzących. Nie, to szpechem po japońsku. Ja jakieś bardzo podstawowe rzeczy też ze słuchu trochę rzeczy wyłapię, ale nawet nie powiem, że to jest poziom komunikatywny, tak? Nie wiem, coś dosłownie na zasadzie przyjść, przywitać się i tyle. Więc nawet nie nazwałbym tego szpechaniem, szczerze mówiąc. Znasz ból życia bez marzeń. Oni zdają uwolnienie od tego bólu. Czy to nie jest na swój sposób szczęście? Poziom przedszkolaka... Kind of... Ale też powiem szczerze, ja zawsze miałem tak, że zabierałem się z nauki japońskiego, potem ją przerywałem, zabierałem się z powrotem. Nigdy nie przysiadłem tak na poważnie na dłużej. I brakuje mi po prostu motywacji. Albo nawet... Ciężko mi powiedzieć, że brakuje mi motywacji, tylko bardziej wytrwałości, bo motywacja jest, tylko nie potrafię się w tym utrzymać. Tam, gdzie to możliwe, ci, którzy nie mają marzeń, otrzymają nowe. Tak myślę, egzaltowany, dlatego potrzebuję ciebie. Dąż do zamaskowanego kręgu. Wśród nas znajdziesz przyjaciół, którzy naprawdę będą się o ciebie martwić. Mysz miała miejsce, do którego mysz mogę należeć. Mówi to tak, jakby wśród nas nie mogła czuć się dobrze. Nie wiedziałem, że Ginko jest tak zestresowana. Wiem, jak to jest. Kiedy ci dokuczają, ignorują tylko dlatego, że jest się innym. Muszę o tym pomyśleć. On ma na myśli, jak Lisa na samym początku wyzwała do Karasani, bo miała marzenia. Właśnie nie pamiętałem, czy ona wtedy po prostu nie wymówił,
bo nie miała, czy nie wymówiła, bo nie zdążyła, bo coś jej przerwało. Ej, ta sura, Ginko poszła z nimi. Spróbują kręcić, żeby nas straciła. Czy możemy do tego nie dopuścić, Petams? I trochę wyjadę w lice. Marzenia nie są czymś, co się kluczowo trzymasz, ani darem, który można otrzymać. Jestem pewna, że zda sobie z tego sprawę. Ej, wy tutaj. Co wy tutaj robicie, zamiast pracować? Wynoście się stąd i idźcie pilnować sceny. A wy dziewczyny idźcie zbierać bilety. Czy wyraziłem się jasno? Ruchy. A gdybyśmy tak mu powiedzieli, że my tutaj nie pracujemy? Co mogłoby pójść nie tak? Dobra. Mamy scenę. Mieliśmy jej pilnować. Mam pilnować wnętrze sali koncertowej, więc nie możesz stąd wyjść, zrozumiałe. Ja też miałem jej pilnować, więc może mnie wypuścisz. Czy od niego usłyszę to samo? Ta robota bywa okropna. Musimy pilnować, żeby szalejące tłumy nic nie narozbiały. Bądź się gotowi. Oj, tak szalejące tłumy, biorąc pod uwagę, że będziemy mieli prawdopodobnie udział Jokera. To może pójść nie tak. Jeżeli wasza odpowiedź było wszystko, to pewnie macie rację. Rozumiem, co miałem na myśli, ale wciąż uważam, że powinniśmy ratować Ginko. To nie jest, że się nią martwię, ale... Jeżeli teraz od nas odejdzie, to będziemy mieli jedną osobę mniej. Będę późno, jeżeli tłum się wypełni. Mam wrażenie, że taka nagła reakcja, taka gwałtowna, może źle skutkować. Co? Stary, zawiodłem się na tobie. Pomyśl o tym, co czuje Ginko. Myślę o tym, co czuje Ginko i o tym, że może spróbować poradzić sobie ze swoimi problemami, a nie musimy sami na siłę próbować jej pomóc. Czy rozważałeś może te opcje? Otwieramy drzwi, proszę ustawić się w dwa szeregi i wchodzić na spokojnie. Ech, już za późno. Jeżeli cokolwiek się stanie z Ginko Tatsuya, to szykuj się na wpierdziel. Ale ciężko pracujemy. Ciekawe, czy na PSX-owej wersji też były wokale. I mean, domyślam się, że mogły być, ale to nie jest oczywiste. W ogóle nie wiem, to siedziałem przez jakiś czas w okolicach kultury idolkowej w Japonii i absolutnie przeraża mnie, jak to wygląda. W sensie najbardziej dla samych dziewczyn jako tako. Bo mam wrażenie, że one są tak straszliwie ograniczone pod kątem tego, co mogą, a czego nie mogą robić. Już nawet pomijając jakieś takie rzeczy związane z tym, że są osobami publicznymi i przez to są w oczywisty sposób narażone na wszelkiego rodzaju krytykę, nie krytykę. Ale fani idolek w Japonii potrafią robić absolutnie chore rzeczy.
kreni, jak się mają do tego, co robią, nie wiem, nawet jakieś kibole, czy weźmy ci ludzie, którzy tak się często mówi, że kogoś na przykład doksowali w internetach. Idolska scena to chyba na scena, gdzie słowo graduate może kojarzy się źle. Znaczy, nie wiem na ile to z definicji się źle kojarzy. Zazwyczaj myślę o tym słowie jako, że ktoś po prostu podjął decyzję, tak? A nie, że powiedzmy decyzja została podjęta za niego. Część Lizy, czy to była wyrocznia Mai? Więc o to chodziło. Wyrocznia. Zresztą myśli to, o czym mówił ten Zain? Króla? Królew? Kawę pijesz? Nie, kolunie. Przepraszam was, jeżeli was to szokuje, ale muszę być szczera. Nie umiem w ogóle mówić po angielsku. Wiem, że to dziwne, biorąc pod uwagę, jak wyglądam, ale czuję się, jakbym was okłamywała, jak i również samą siebie, i że to nie jest fajne, dlatego już nie będę. A czy to ważne, czy to istotne? Bardzo wam dziękuję, że wysłuchaliście piosenki tej dziwnej dziewczyny. Ale tłumy. A? Co jest? To wszędzie. Spójrz, Maja. Pod siedzeniami co się... Wait. Hold up. Hold up. Czy to jest bomba? Ej, Liza, już po wszystkim nie panikuj, ale musisz powiedzieć wszystkim, że mają opuścić natychmiast salę. Jest pełna. O, bomby? Nie, nie panikuj. Nie ma paniki, nie siejemy paniki, wszystko jest okej. Dzięki, Liza. Nie ma paniki. Wszystko jest daj dziobu. Poruszający występ, Lisa. Im bardziej ofiara się trudzi, tym bardziej wyrocza. Czekaj, spalić moje ogień. Nie jest saki. Stój. Jesteś jednym z nich. Tak, jestem książę Byk. Muszę ci podziękować. Dzięki tobie obca pieśń została spełniona. To wiedza jest zbyt odległa, by nazwać ją obcą. Jest i król lew. Chwaliłeś się, że przekonwertowałeś cały tłum na wydłączyli do kręgu, zbierając ich energię naraz i to jest cały rezultat? Świetne słowa. Czy można powiedzieć minus jeden byczku? No królew chyba ewidentnie próbuje. Tak czy siak, kryształowa czaszka niedługo się wypełni. Energia ludzi pragnących dolek była znacznie większa niż się spodziewałem. Ja zdążę na koniec na chuj, Olin? Próbuj się nie śmiać, Challenge Impossible. Zastanawiam się, czy można to jakoś ładniej wypowiedzieć, żeby po polsku nie brzmiało to aż tak źle. A chyba to po prostu będzie na chuj, Olin. Jaki jest wasz ostateczny cel w zbieraniu marzących serc ludzi tymi ścieżkami? Kim jest ten cały koniec na chuj, Olin? Jeżeli chcesz się dowiedzieć, to mam dla ciebie grę. Moim zadaniem jest spalenie płomieni
Expiation? Czym jest expiation? Mogę umieć w angielski, ale niekoniecznie wszystkie słowa. Pokuty? Pokuty najwyraźniej. Mamy w expiation, I guess. Pomijaj pokuty w krainach pokazanych nam przez niebiosa. Pojawił się 4 słupy ognia. Jeden jest tu. Przecież te sala, by znaleźć swój następny cel. Gdzie znajdziesz wspaniałą zagadkę? Pośpieszcie się. Niebawem ten park zostanie pochłonięty przez płomienie. Czemu zawsze wszystko musi palić? Bez sensu. Zadane przykazanie. Już wiesz, Lita. Zatańczmy więc. Oh my, to boss. To actual boss fight. Now at least, if you don't hurry and defeat me, you'll burn to death along with your friends. Dziwne, nie przypominam sobie, żeby ktoś miał płonąć. Pamiętaj, jeżeli będzie taki bossem jak inni, z którymi do tej pory się mierzyłem, to nie mam zbyt wielkich oczekiwań. Poziom 24. Spróbujmy po trochu wszystkiego, I guess. Bio. Czy to Johnny? Czemu Johnny? Silverhand? Dobra, jest Angie, Theo, Buffu. Jeżeli mowa o voice actorze, to nie jestem pewien. Bo powiem szczerze, nie rozpoznaję zwłaszcza angielskich po głosach. Okej, zobaczmy jak tam z jego słabościami na żywiołach. I przede wszystkim jak dużo on mi będzie robił. Nazwie jest średnio podatne. Na G jest bardziej podatne, albo po prostu ktoś jest bardziej kompetentny w używaniu swoich ataków. Buffu trochę robi, I guess. Magnara jest słaba. Na Aqua jest ewidentnie odporny. Magna nie zdziwię się, jeżeli też będzie odporny. O, Reflect jeszcze lepiej. Dobra, czyli na nic nie był odporny poza Magną i Aqua. Spróbujmy Fray. Co jeszcze mogę spróbować? Flame Cut, żeby zobaczyć jak miecze zadziałają. Pama na pewno nie przejdzie, więc tu nie ma co próbować. Pasmę medie rzucę. Boginko ma pół HP. Aqua była taka sobie. Próbuję Zan może. Czy ty masz coś więcej? Nie. Czy mogę mieć personę w sumie? Znaczy mogę, ale raczej na Ginko mi się nie opłaca, to jest ten problem. A może omidimy XDD? Nie, o, słuchaj, jeszcze lepiej Marin Karin. Fraj raczej jakieś wybitne nie będzie, a mi coś tam robi, I guess. I mam wrażenie, że więcej niż to wio, którego wcześniej używałem. Flankat jest okej. Okay. Jako tako nie trafiłem w żadną słabość jeszcze. I nie wykluczam, że w ogóle nie trafię w żadną słabość. Marin Karin dokładnie tak jak się spodziewałem zadziałało. Jakie mam pierwszą spalę w ogóle? Ogień, ogień. Wydaje mi się, że najosobniejszy byłby Flame Katek. Teraz Soja Michel. Musiałbym zamienić tego. Wydaje mi się, że to jest całkiem rozsądna opcja. Bo nie jestem pewien, czy mam coś, to będzie wydawało więcej obrażeń. O. Potencjalnie Towering Inferno jeszcze. Tylko to też musiałbym zamienić się z przeciwnikiem turami. Może warto. Dobra, to. Cześć. Michel, Ginko, Tatsuya.
Czyli musiałbym Tatsuya na sam koniec wrzucić teraz. Tak. Tak. Michelle A. Michelle Ginko Tatsuya. I swoje maspele bodajże. Dobrze mówię? Malakwa mama na Malachi, tak. Dobra. Haji chyba? Maja może równie dobrze. Ej, słuchajcie. Nie no, czekajcie, zmienię jej persony może. Może to pomoże. Przypomnij mi, czy ty też masz Rockfall? Rockfall mi nic nie da, bo to Earth Skill. Minotaur ma stany fizyczne też średnio. Ty masz magnę. Jezu, mam same Earth Skill praktycznie. Dobra, niech Jack też wejdzie i Buffalo pospamuje. Dobra, i teraz wyrzucacie swoje ma. Ma magna i malarzy. Raczej raczej nie będzie zrobił jakoś specjalnie dużo, ale nie jestem pewien, czy mam lepsze opcje w tej chwili. O, Buffalo zadaje ładne obrażenia. Dark ma magna. Czym nie jest Dark ma magna? Czymś, co zadaje nieprzyjemnie dużo. I w dodatku status narzuca. Nie podoba mi się z tej Mei. Well. Holy shit, to Talonic Inferno zdało bardzo mało. On nie był odporny na ogień. Czemu Talonic Inferno zdało tak mało? Zazwyczaj Talonic Inferno było po setkę plus. Excuse me. Nie podoba mi się to, co zobaczyłem, tak wam powiem. Hydro Boost raczej też niewiele zrobi. Flame Cutex może? Spróbuję Flame Cutex zamachnąć. Bo co jeszcze bym mógł potencjalnie? Obecnie Hydro Boost co najwyżej. Dobra, czyli potrzebuję Michela Stacyjo zamienić. Znaczy dokładnie rzecz ujmując to iść tak. I to jest Maraji Safe Slash. Czyli ta swoja Maraji Michel Safe Slash, dobra. Yuki wierzy, że zrobisz co do ciebie należy. Jest Shell Buffuli. At this point możesz po prostu mediować, I guess. Maraji i Safe Slash. Okej, zobaczmy. Czy to zada więcej? Fry. Czy we mnie, czy w niego? W niego. Nie. Fry zada jakoś zauważalnie więcej zauważyłem niż inne pierwszotyjowe spele. O no no! O no no no! God damn it. Wydaje mi się, że ktoś mnie miał jakąś patę czy inną mepatę. Okej, okay, ile na Flame Cutex? 75 i 72. To jest zdecydowanie dużo bardziej opłacalne. To nie podlega dyskusji w tej chwili. Kto miał patrę? Ty nie. Possession to nie. To nie. Wydawało mi się, że ktoś miał u mnie patę. Sleep Illusion, a to nawet by nie idzie. O, okej. Okay. To nieważne. God damn it. No dobra, to chyba robimy to samo co wcześniej. Maraji. Nie powiem, tutaj Maraji w tej flaszy robi dużo więcej. Nie wiem czemu akurat w tej walce tak to działa, ale nie będę narzekał, bo znalazłem opcję do bicia bossa w miarę rozsądnie szybko.
O, no. Okej, jemu nie wchodzi. Ładne są te obrażenia, nie powiem. Ja myślę, że teraz równie dobrze mogę robić dokładnie samo na autowalce. Dopóki coś się nie zmieni w tej walce, to nie ja po dużym zmienię strategię, tak powiem. A widzę, że on chyba chce, żeby coś się zmieniło. O mój Boże. Czy to działa na Fusion Spell'e? Trzeba zobaczyć. Yep. To działa na Fusion Spell'e. Jednocześnie nie ma chyba nic, co nie leczy z oślepienia. Znaczy coś chyba mamami to jest najgorsze. Tak, ma magna. Ogólnie ma mało rzeczkę, nie jest to fleczą teraz, jak o tym myślę. O Boże. To nie wygląda dobrze. Co patrzę leczą? No właśnie chciałem powiedzieć, że chyba mam. tylko obecnie jestem na tym nieprzyjemnym etapie, gdzie jestem trochę memowany. Jeżeli chodzi o te statusy na konkretnych postaciach. Weź zup tak, weź zup tak. I powiedz tym jeszcze raz. Juzone narzuca, to nie, po co mu dilety przeciwny. A ty masz Akwola. To jest na possession. Pata leczy Sleepy Illusion, no właśnie, tylko... Ktoś jeszcze nie miał patę. No właśnie, że ktoś jeszcze u mnie miał patę. Ale najwyraźniej nie tym razem. A, racja! Tak to jest wiecznie czarmowana. Fine, fine. Ale w sumie, teraz jak to patrzę, to... Z Michelle i Tessa już zeszło Illusion, więc... Nie mam czego leczyć. Śmiałbym się, jakby się okazało, że Illusion działa na przykład na magię leczącą i może się przytrafić wspaniały przypadek spudowanie leczeniem. To Fire Emblem 5. Oj, tak, racja Boża. A chyba już się chłop słania powoli. Przynajmniej wygląda jakby jego ta. Jakby jego poza się zmieniła na bardziej słaniającą się. Żarty żartami powoli zaczynam się zastanawiać, czy to nie wygląda niebezpiecznie. A czy ja mam coś, co leczy statusy? Czyli Berserk, Sleep, Charm, Illusion, kurwa mać. Pytanie. Panik. Okej. Okay. Właśnie tak się zastanawiałem, nie pamiętałem czym był ten status. Czy to jest panik, czy ki diabeł. A na panik chyba z kolei nic nie mam. Yep. To chociaż wezmę w takim razie... Próbuję wyleczyć Ginko. Z czarma. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy ty masz medię? Ty nie masz medię, więc po prostu fryuj dalej. Czy ty masz medię? Nie masz medii. Spróbuj zmienić personę na... Well, Maję. I użyć medii. Plus, bo... Mogę śmieszkować z łatwiej walk, ale moje HP-ki spadły niebezpiecznie nisko. Jak na standardy... Person 2. Trochę nie do końca w czas, ale nie będzie. Jak długo teraz nie dostanie czarma, to będzie ok. Few moments later, Marin Karin. Opływa. Czy to będzie mem?
ten jeden jedyny raz! Ej, ale słuchajcie, dowiedzieliśmy się, jak działa ten spell. I can't. Nie mogę, guys. Czy ja włączyłem gdzieś skipowanie animacji? Czy to po prostu... Czy to po prostu skipuje animację, jak ta Tatsuya nie żyje? Daj tam, daj, witam. A, po startem jest skipowanie animacji. Jezu, w tej grze można skipować animację. Każdą chwilę dowiaduje się nowych rzeczy. Przyszedłeś chwilę po bardzo śmiesznym momencie, samuraju. Chyba, że zdążyłeś się załapać na Omni Dimension. Czy many do końca walki? No i tak się zastanawiam nad jedną rzeczą w tej chwili. Czy ludzi z Omni Dimension da się przeszać? Czad mi się przestanie chciał połączyć? Okej. Jak zdążyłeś zobaczyć, to najważniejsze. To co? To go zabije? I ta Tatsuya nie dostanie tego expa? A już ja dzisiaj mam przewidywanie, jeżeli chodzi o rzeczy, które mogą mnie odupić. Jesus. Mogę powiedzieć im jedną rzecz. Co to są kurwa za statystyki? Po co jest agility w tej grze? Tylko czekam, aż przyjdzie ktoś, kto mi rzuci klasykiem pod tytułem: o nie, czy to konsekwencje moich własnych działań, biorąc pod uwagę, że level up bonusy są zależne od persony. Przynajmniej jeżeli dobrze rozumiem. Nie doceniłem was. Jednakże... Mami, Michał, zakładajcie maski. Chyba, że chcecie wrócić do swoich zwyczajnych żywotów. Shiba, Michał, nie róbcie tego! Wyobraźcie sobie, że tak byś teleportował podczas walki po prostu dodżowo. Ich stromne maszenia zostaną użyte jako podstawa do stworzenia Wrót Niebios. Żegnaj, Lisa! W ogóle chcę, żebyście wiedzieli, że bardzo dużo ostatnio grałem w CS-y. Przez bardzo dużo mam na myśli jakieś... Czekajcie, co mi z tym powie? Część 1-3 to w sumie u mnie jakieś 230 godzin będzie? 220 bardziej. Bo je stuprocentowałem. I powiem tak, jeżeli nie lubicie kliszy, na zasadzie pokonujecie przeciwnika w walce, a tak naprawdę nic to nie znaczy, bo po walce on dalej stoi kompletnie walone, to znienawidzilibyście te serie. Ten drań. Zostawił bombę też w mieście. Musimy się pospieszyć i znaleźć jego następny cel i się stąd wynosić. A co z dziewczynami, które stały się cieniami? Kto by się przejmował takimi drobiazgami? Znaczy co?
Stawa Lisa. Musisz zrobić to, co jesteś teraz w stanie zrobić. Przepraszam się później. Próbowała się ochronić, prawda? Nie martw się. Kiedy się obudzą, wszystko zostanie wybaczone. Najpierw niech się obudzą. Ja nigdy nie wierzyłam w moich przyjaciół, ale... Shiba i Micho wierzyły we mnie. Ja... Przykro mi. Lisa płacze. To... nieważne. Au. Chciałem pogadać jeszcze z... Czy mogę pogadać? Z tobą? Opisałam Lisie moje marzenie już po nim. Uff. W sumie to jest normalne jak na Cieniu Ludów. Co ja pytanie, czy my teraz musimy szukać dosłownie wszędzie bomb? Nie ma szans, żebym tak odszedł z tego świata? Nope. Miejsce wypchane po brzegi, jakieś pomysły? Spokojnie, musimy pomyśleć, gdzie mogli to ukryć. Miejsce wypchane po brzegi. Pytanie, czy to jest w tym pokoju? Okej, okay, znaleźliśmy kolejną bombę. Just another time bomb. Podoba mi się. A teraz wyobraźcie sobie, że to byłby segment na czas. Nie byłbym zadowolony. Jezu, teraz pytanie, czy to będzie dosłownie możliwie w całej tej całej lokacji, czy tylko w tamtym małym pomieszczeniu? Bo jak tutaj, to nie mam więcej pomysłów, ale domyślam się, że to może być też poza tą lokacją. Biorąc pod uwagę, że nas tutaj nie przeganiają, że o, jesteś w tym miejscu, to chyba jest okej. Okay. Dobra. Tutaj? Tu coś może być. Kolejna bomba. Ingifer, musimy otworzyć każdą szafkę. Jak w Danganronpie. Op. W takich momentach nawet nasz PC są bezużyteczne. Musimy zajść się czasami. Zgadzam się. Szkoda, że nasze persony nie mogą nam powiedzieć: ej, słuchaj, bomba jest tu. Fajnie by było. Dobra, czyli w przebieralni raczej nie. Szukamy dalej. Czy to może być... o Boże. Jak to ich pobić? Po prostu chyba tak. Walczyliśmy z tą grupką szakwa tyle razy, że chyba mi wybaczycie. Tylko czekam. Zresztą byłem pewien, że ustawiłem się na jakąś nieskończoną walkę, bo będę leczył Frosta za więcej niż mu zdaje. Czekajcie, po drugi pojnę. To oczywiście nie otwierają, spójrzmy gdzieś indziej. To co ja, spoko, mam tam jeden pokój, do którego myślałem, że biegnę, ale pobiegłem w drugą stronę. Anioł, Archanioł, chuj wie co... To chyba też ta sama autowalka zadziała, right? Zobaczmy. Czy się zajebałem w akcji? Okej, okay, to może nie zadziałać. Buffo zadziała. Magna chyba działała, tylko po to, żeby nie używać na nich Maragi konkretnie. Na anioły już jak najbardziej mogę, tylko ten. Tylko na Kiyohime, nie? I Fly też nie działa. Niedobrze, ale drugi ten Fly działa dosłownie na wszystkich, więc to może być warte próby.
drugiej strony zdaję sobie sprawę, że one też są w miarę tankowate. Jest to chyba po prostu będę skipował animację. Bearstone'a. Kraj zada połowie demonów, a one się leczą z tego. Okej, to wtedy było złym pomysłem, rozumiem. Przyjąłem aluzję, już nie będę. Dobra, czyli robimy mniej więcej to samo z jedną drobną różnicą. Nie rzucamy fej. Nie ma chuja, żebym rzucił fej po tym, co się tu stało. Malakwa może być. Nie atakuj, tylko Marachi w tę grupkę z tyłu. I bufu. A, nie powinno być, okej. Nie będę kłamał, na skipie nawet da się grać bez turbo. A to nie jest tak, że widzimy jakieś nowe efekty, których do tej pory nie widzieliśmy. A też zauważyłem, że to dość mocno zależy od tego, w jaką grę gramy, czy mi przeszkadzają TT? Czy mi przeszkadzają właśnie jakieś animacje, czy nie? Bo grając w Pokémony na przykład nie przypomina sobie, że kiedykolwiek wyłączał animację ataku. Może jak wchodziłem Sword Shield. A pytanie, te walki jakoś jednak trochę się dłużą. Plus jeden, byczku. To jeszcze raz, tutaj jest pokój, który chciałem zobaczyć. A nie wiesz, to jest wyjście. Czyli tutaj nikt nie będzie, zrozumiałe. Jezu, chciałbym, żeby oni dali jakąś promocję na te nowe Pokémony. Zdaję sobie sprawę, że tak, wiem, promocje na Pokémony XDD. Ale nie wiem, zawsze słyszę o nich dużo dobrego, tak czysto gameplayowo i tak korci mnie, żeby je ograć, ale nie chcę sponsorować złych praktyk. Jak żyć? Póki to dzielnie się trzymam, jeżeli chodzi o postanowienie nie wspierania złych praktyk, ale nie jestem pewien, czy wytrzymam. Najbardziej mi boli to, że gry pokemonowe tak się nigdy nie są przeceniane. Żeby nie było, aż sobie sprawdzę. Bo jest taka fajna strona, która ma historię promocji na Switcha i tak dalej. Od promocji Pokémony 8 gena nie były przetrenione dosłownie ani razu. Arceusy tak samo. Remake'i 4 geny tak samo. No te nowe to z oczywistych przyczyn można się domyślić, że tak samo. Boli mnie to strasznie, szczerze mówiąc. Bo jednak sporo tych gier pokemonowych, których normalnie za pełną cenę bym nie kupił. W moim wypadku na przykład kupienie czwartej geny średnio wchodzi w grę, w sensie remake'u czwartej geny. Bo miałem kiedyś kupione Diamondy? Diamondy miałem kupione, tak. I czułbym się trochę, jakbym kupował drugi raz tę samą grę, mimo wszystko. Zgaduję, że w szafkach też nic nie będzie. O! Nieważne, jest łamigłówka. Przejście do następnego celu, jeżeli dowiecie się, gdzie jest. Mamy wiele iskier, ale tylko zdalny pilot je odpali.
Czy nie powinienem mieć tej... kaskadówki? Czy coś przeoczam? Maski, maski, karta. Czy to jest to? Nie, to nie jest to. To jest to. Czemu to było napisane jako Riddle, jak się to dostawałem, a efekt funkuje jako calling card? 12 bestii w playatach. Kiedy zawieje wiatr zmian, wszyscy zajdą z uśmiechem po ziemi. Calling card Joker? A to jeżeli persona 5, tak naprawdę persona 2-2. Dobra, czyli możemy stąd wychodzić według naszych towarzyszy. Kamera, czemu się chyba też, kiedy to nie jest potrzebne? Tam widziałem. Hold up. Hold up. Hold up. O. Incens. Poznaję jeszcze jedno słowo, które zaczyna się na in. C. Tak, tak, musimy się tam wynosić. Czy musimy się dosłownie... nie wynosić z całego tego? Z całej sali koncertowej? Czy ja widziałem ta... Jeżeli widziałeś time limit, to to jest coś, o czym nie chciałem wiedzieć. O kurwa. Dzięki za zwrócenie uwagi, ej nie? Okej, okay, najwyraźniej nie jest jakiś bardzo ambitny. W ogóle nie chcę nic mówić, ale nie przypominam sobie, żeby te dziewczyny tamtąd wychodziły. Monka jest. Było blisko. Jeszcze chwilę by było po nas. Nie, ogień! A to pomóż! Moje ręce płoną! Też ma dosłownie PTSD chyba. Maja? Wszystko okej? Okay? Spokój się! Pożenie na twoje ręce. Co to? Co się z nią stało? Musisz coś zrobić, Tatsuya. Maja, wszystko będzie ok. Spokojnie, wszystko będzie ok. Przepraszam. Już jest ok. Bardzo boję się pożarów. Paskudne, co? Czy ja wiem? Każdy ma coś, z czym sobie nie radzi. Dzięki, to co? Myślałem, że coś się tego wstydzę. Przepraszam, że tak się o nie martwisz. Nepe, nepe. Przepraszam was za to. Musimy znaleźć następny cel zamaskowanego okręgu. Zobaczmy. Zagadka, zagadka. Co do diabła? O co w tym chodzi? Obca pieśń. Płomienie pokuty. To może być tylko wyraźnie Mai, ale kto? Explain? Przepraszam, pani Okamura z siedemki, prawda? Nazywa się Maja Mano. Pracuje w dziale deserskim magazynem Kules. Wspomniała pani wyraźnie Mai. Wie pani też o niej? Jeżeli nie ma pani przeciwko, chciałabym... Haha, wyraźnie Mai? A?
Kon, wy wiecie o wydoczni. Kokaszkada i ja o niej wiemy. Meisudo. Nie chodzi mi, że jesteście częścią ostatniego batalionu. Czego? Lisa Silverman. A więc to... O mój Boże. Przysięgam, Xenon Game jest tutaj bardzo silny. Wprowadzisz grona studentów, żeby zająć się mną i Kaszharą. Kolejny dań. Nikczemne łajzy i sługi Führera. Monka S? O co jej chodziło? Daj się dużo wiedzieć. Lisa jest blondynką. O nie! O nie! Ty sugerujesz, że Lisa jest Arianką? Wrócimy do niej później, a teraz zajmijmy się naszym następnym celem. Wreszcie ma pewnie jakiś związek z okultyzmem. Moja cena ma wiele o takich rzeczach, więc spróbuję do niej przyzwonić. Uda mi się dzwonić. Spotkaj się z nami w Double Slash Bobie. Chodźmy. Tutaj nie zwracaj uwagi na to, co ja. Nie widzę problemu. Dobra. Miał być Double Slash. Wydaje mi się, że nie mam na tyle dużo nowych kart, żeby myśleć o personach. Czy oni dosłownie spali straż pożarną? Zrobię to, żeby zapobiec możliwości zapomnienia jego planu. Nie ma już nikogo poznania, kto może się tym zająć. Tak, to był jego cały plan. Na pewno zajmiemy się nim sami. Tak. Zajmiemy się tym sami, oczywiście. Mieliśmy iść do Double Slash. Wiecie co, zerknę w BWC, czy może czegoś nie. Wydaje mi się, że nie, ale zerknąć nie zaszkodzi, I guess. A Samon Persona, moje, wydaje mi się, że nic nowego nie powinno wpaść. Tu nie. Harpie od biedy bym mógł. Przy czym nie wiem, czy Harpie jest tego warta. Frako Garu San Magaru Kotulu Dina. Tutaj nie mamy. Loki. Spicy. Czemu Iris jest z tą? Ze złotą kartą, tak się zastanawiam. Kismet to tył, wiem. To nie jest przypadek. Zdaję sobie z tego sprawę i powiem ci, że to nie jest przypadek. Demeter też nie ma co się to przejmować. Mam wrażenie, że albo będę chciał pozbierać kartę, albo mieć na tą mechanikę kompletnie wywalone. Jeszcze nie jestem pewien, w którą stronę będę podążał. Zresztą wiązanie do wiadomo czego. I mean, wydaje mi się, że Kismet jest ogólnie egipskie, ale głowy w tej chwili sobie uciąć nie dam. Wziąłem się, wyleczyłem i zobaczmy, co nam powiedzą jako tako. Double Slash. Eriki, no, dawnośmy się nie widziały. Wyglądasz tak nieźle. Eriko Eli Kirishima. Modelka z uniwersytetu, która koleguje się z Yukino. Studiowała w Ameryce, a w liceum obudziła swój potencjał persony. Wybaczcie, ściągnęłam, kiedy masz coś do roboty, Eriko.
To ludzie, o których wspominam przez telefon. Odnerka Maja, Lisa, Eiki, czy oraz to co ja. Ja was wszystkich poznać. Nazywa się Riko Kirishima. Wybacz, że tak przychodzę od razu do sedna, ale Paweł, o której ci mówiłem. Jasne, myślałem o tym po drodze. Chcesz się przyjrzeć może temu, co jest na monitorze? O Boże, CRT-ki. Widziałeś, kiedy ta gra wychodziła? To widok miasta Sumeru z lotu ptaka, czy nie? Dokładnie. Ta cała łamigłówka lwa jest oparta na osologii. 12 bestii w kolonie Plejad, kiedy zawieje wiatr zmian, wszystkie zajdą z uśmiechem do podziemi. 12 bestii odnosi się do 12 znaków zodiaku, a Plejady są w ich środku. Czy chodzi o siódemkę? Dokładnie. Z pierwszego wiersza tej łamigłówki możemy wnioskować, żeby narysować okrąg z znakami zodiaku, a w środku ma być siódemka. Okej, to co z drugą częścią, czyli kiedy zawieje wiatr zmian? Zapewne chodzi o kierunek. Jest pewien znak wiatru, który wskazuje na zmianę. Chodzi o wodnika. Na kręgu byłoby to na zachód od siódemki, więc ich następnym celem będzie Hirasaka. Sprytne. Niesamowite, Eriko. Hirasaka to ogromne miejsce. Musielibyśmy dokładnie ustalić miejsce. Wszyscy zajdą z uśmiechem do podziemi. Chodzi zapewne o Yamato Hirasakę z mitologii japońskiej. Gra słów. Niczym prawdziwa dziennikarka. Niko powie skąd ten znak. Gaduję, że to jest jakaś astrologia dosłownie. Wodnik we zwagą oraz bliźniętami są znakami żywioł powietrza. Znaki tego żywioł są pewne aktywności, pomysłów motywacji. One są wiatrem zmian. Nie wiem czemu akurat wodnik, ale kłócić się nie będę. Mówię, ja podejrzewam, że to jest jakaś taka głębsza astrologia, w którą nigdy się nie zagłębiałem. Nie będę kłamał. Dla mnie astrologia zawsze była taka... Fun fact, ale nic z czym jakoś... Czym bym się grzebał, tak powiem. Bez wątpienia trzeci wiersz to łamigłówka wskazująca dokładne położenie w Hirasace. Niestety nie do końca poznałem się jeszcze na mieście Sumeru, więc na podstawie tego nie mogę więcej predukować. Nic nie szkodzi, i tak zabierz dla nas bardzo wiele. Resztę ogarniemy sobie sami. Gratuluję, Riko. Już proszę, ja jestem tutaj i będę zastanawiać się nad zamaskowanym kręgiem i wskazówką, łamigłówką. Liczymy na ciebie, Riko. Twój pogląd może pomóc nam zobaczyć coś, co my sami pominiemy. Tymczasem jednak nie mamy czasu do stosowania. Poszajmy to, co ja, Maja. A Ginko i Eikichi mogą zostać. 100% potwierdzone info. Czemu on jest podpisany jako członek zamaskowanego kręgu? Halo? 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 Ależ komputery są proste. No za idioci. Czemu wiedza, jakich używać starał co lepiej ode mnie? Gdybym wiedział, to nie prosiłbym Jokera o pełni o danie mojego ideału. Przynajmniej mogę sobie to pochakować, żeby się dorobić. Czy możemy go na miejscu zatrzymać i obrobić? Pan sprzedał prawdziwe pancerze w Candidzie Vengedai.
średnie ceny i jakość. A tutaj możemy się najeść teoretycznie. Dobra. Czyli mówicie, że mamy iść do Hirasaki. Hirasaka. Czy może chodzić o więzienie Sumaru? Pomyślałbym, że nie, ale jednocześnie to jest pierwsze miejsce, jakie mi przychodzi do głowy jako zejście do podziemia. Co sądzicie? Okej, okay, mamy wciąż te dialogi z Aikichi. Nie ma też możliwości zejścia gdzieś dalej, więc to raczej nie będzie to understandable. Bo w Smart Hirasace też raczej nie. Budynek Sakanowy nam został polecony. A jeżeli to nie jest to miejsce, to powinnam, że... Okej, czyli musimy wybrać któryś z tych dwóch. Było mówione, że z uśmiechem, więc gaduję, że chodzi o Smarki Rasakę. Najwyżej okaże się, że się udupiłem. To toaleta dla pań. Czy na pewno możemy tu być? Co się mamy zrobić? Musimy ewakuować klientów, zanim będziemy szukać transmitera. Mogę poprosić twoją zapalniczkę, to co ja? Śmiało. Czemu bardzo palniczkę? Co, powiesz mi, że palisz w liceum? O, nie wiedziałem, że palisz, Maja. Nie wiedziałam, że palisz, Jezu. Nie, nie palę. Mam tą fajkę od mojej współlokatorki. Albo współlokatora. Współlokatora? Masz kogoś takiego? Wybacz, ale chodzi o dziewczynę. Odkąd zacząłem pracować w Kulest, nie mam czasu na takie rzeczy jak randkowanie. Jedyny związek, jaki mam, to ten z moją pracą. Dobrze, że nie radziecki, biorąc pod uwagę, że filera już mamy. To brzmi okropnie, ja bym tak nie wymogła. O, mówisz takie, byś sama była w jakimkolwiek związku. I to nie jest żadne ograniczenie. Odkąd byłam dzieckiem, chciałem być dziennikarką, więc dla mnie jest to bardzo dobre. Żyję swoją pracę, padajuki. Praca, a? Szczerze mówiąc, nie wiem, czym żyją inni. Jak w Maxwell Social Linka. Light. Ja chciałbym myśleć, że żyję po to, aby spełnić swoje marzenia. To dziwne. Kiedy jestem z Majo, to przypomina mi się starsza siostra, która widzę w swoich snach. Kiczy te sny. Co by tu robić, dzieciaki? Ty, panienko, nie palimy w toaletach. A nie mówiłam wam. Jesteś okropni. Proszę mi wybaczyć, szanowna pani. Czy może pani zapomnieć o tej całej sprawie, kiedy ktoś tak pięknie jak ja? O dany, toś to chłopiec. Zboczeniec, zboczeniec! Zboczeniec? No, może. Tatsuje tymczasem Bilek. Ja nic nie wiem. Trochę mi go szkoda, ale dawmy to Aikichi'emu. Musimy się pospieszyć znaleźć na Smither. Jak się zdzielimy, to szukamy więcej miejsca. Nie każdy zajmie się jakimś piętem. Okej, okay, czyli zostaliśmy dosłownie sami.
Pocieszenie jest takie... Okej, nieważne, chciałem powiedzieć, że pocieszenie jest takie, że nie mamy demonów. Ale widzę, że to się bardzo szybko... O Boże. Czy to nie był jakiś wysokopoziomowy demon? Please. Oh my. To może pójść nie tak, ej? Boję się walczyć z tym mniejszym, szczerze mówiąc. Monka S to frenzy? Deathbound. Ne, jest okej. To nie jest do końca tak, że mogę więcej zrobić takiej walki niż autowalkować, więc... Znaczy mogę próbować uciec, ale chyba nie odchodzi. Dobra, ale to oznacza też mniej więcej tyle, że będę próbował w miarę bezpiecznie się tu przemieszczać. Biuro. A dzisiaj są zamknięci. A przejdźmy do innego miejsca. Jeżeli tu będą same lisze, to boję się. A chyba nie wiem, czy to nie jest jeszcze gorsze. Au. Wydaje mi się, że mogę sobie na to pozwolić, ale zaraz się przekonamy. Mogę. Ale wydaje mi się, że będę musiał się leczyć między walkami. Bo trochę jednak za dużo obywam. Żeby móc sobie pozwolić na ignorowanie tego. Czy ja chcę się leczyć przedmiotami? Po co są? Około 2,30. Okej, 200 już jest jak najbardziej akceptowalne. Goodness gracious, aż ta lokacja jest wielka. Powiedziałem, ja mam wrażenie o dosłownie każdej lokacji w tej grze. Zapisz. O kurwa. O Boże, o kurwa. To Faust, o Boże, o kurwa, to Faust. Boję się. Guys, ja się boję. O, baby. To poszło wyjątkowo sprawnie i przyjemnie. Dużo bardziej niż myślałem, to na pewno. Co ciekawe, czy to jest tak, że możemy gadać z tymi demonami, które są samym Tatsuyo i je jakoś ten przekonywać. Co im przypomina, że powinienem już dawno zapisać, biorąc pod uwagę, że na ostatnim streamie nie mogłem tego zrobić. Chewing Soul. Nice. Wydaje mi się, że na dół nie powinien schodzić, bo inne piętra są dla pozostałych członków drużyny. A ja jeszcze nie wiedziałem swojego. Oto Lish. No dobra, Flame Cut. Pasjonujące. Teraz na podwójnym turbo możemy jechać. Może sobie... O właśnie. Jezu, czy tutaj wszędzie będzie pozamykane teraz? Tu jest winda. Była winda na minus 1 w sumie. Albo mowa o podziemiu. Auto. Czy to co ja mogę może założyć jakąś personę, która ma... Die? Ja się zastanawiam.
Bo to pewnie byłoby nieco bardziej efektywne. Okej, okay, czyli tu też nie wyjdziemy? Najwyraźniej? A to też ciekawe, że część drzwi się pojawia na mapie, a część nie. Zastanawiam się, od czego to zależy. Dobra, akurat Jack powinien być prosty, bo podatny na ogień, więc... Tym bardziej nie ma co się przejmować. Zamknięte, krzynka... Brońka. Nie dla to, co jest, prawda, ale brońka. Dobra, tu jest winda. Na razie jeszcze nią nie chcę jechać. Z drugiej strony już wyjdziemy chyba całe piętro. Więc albo zejdę, albo zjadę. Spójrzmy na minus jeden pojechać może. Okej, okay, Kraken będzie mnie bił, ale ja jego też. A, to już sprawdzałem. A, czy to był encounter z tego? Ze skrzynki? Nie, tak nie wiem. Bang, bang, bang. Ja się proszę z tymi HP-kami, tak by the way. Też żebyście o tym wiedzieli. Ja sobie doskonale zdaję sobie z tego sprawę. I jednocześnie absolutnie się tym nie przejmuję. To są schody na górę. Karta suk pukady. Jak HP-ki mi wpadną poniżej setki, to się leczę. Tej wersji się będę trzymał. Czy to może być coś jeszcze? Nie wygląda. Spróbuję może zaraz soda im wejść. Och, dzięki YouTube. Dostałem wiadomość, że na tym filmie nie mogę zarabiać. Byłaby wielka szkoda, gdybym nie mógł zarabiać tej chwili na żadnym filmie na YouTubie. Chyba, że o czymś nie wiem i nagle magicznie przywrócili mi AdSense'a. Kto miał DIE? Ty masz DIE, nie. Ty masz DIE, nie. Ty masz DIE, nie. Ty masz DIE, nie. Ty masz DIE? Nie. Czyli nie, nikogo kto ma DIE. Doskonale. Rozumiem. Czy gdzieś jeszcze mogę być potencjalnie? Chyba nie. Ja to przysięgam, że jeżeli ten transmitter jest gdzieś na tych półkach, to chyba coś mnie strzeli. I to tak zdrowo. YouTube postanowił się dodawać do 11 filmiku. To brzmi jak typowy YouTube. Gandalfa drainuje file. O mój Boże, to będzie trudne. Muszę go dosłownie autatkować chyba. I mean, on mi dosłownie nic nie może zrobić, ale to już inna sprawa. Teraz powinienem pójść na górę wtedy. Jest zamknięte, wyprzedaż, wyprzedaż, większa wyprzedaż, tu jest winda. Czym ty jesteś? Nie widziałem cię jeszcze. Fajlika, to prawie jak papryka. Papryczka. A podatna na ogień, say no more. Garula. Aby łatwo. Mi czasami YouTube też potrafi się przepić do filmików przed jakichś 16 lat.
Nie, dobra, 16 to nie jest. Chociaż? Hold up. Hold up. Tak, 16. God damn it! Jak to jakby starym dobrze? Już niedługo mój kanał na YouTube jest starszy niż jego widzowie. To brzmi absolutnie okropnie i nie wiem jak się z tym czuć. Męska toaleta. Czy mogę do niej wejść? Nie? A co jeżeli potrzebuję akurat? Pomyśleliście może, że mogę być za potrzebą w tej chwili? I chcecie mi odmówić wejścia do męskiej toalety? Pomimo tego? To podpada pod zbrodnię genecką. W przyszłym roku wszyscy będą musieli iść na Rumble i Kika. Nie wiem o co chodzi, więc... Ma ochotę powiedzieć, że chętnie się dałem w sumie. Przynajmniej nie kojarzę, żeby Streeter miał się tylko wiedzieć, żeby trzeba było się z niego ewakuować. Witaj z powrotem, Bricky. Siemka, jak tam? To co, udało się znaleźć na Smithera? Chyba pierwszego nie ma. To by też się udało? Poszukałem Mai i Yuki, no. Nie wiadomo, może im się udało. Spekulacje pół żartem. I mean. A tak, tak. Żeby były spekulacje i jak to określiłeś pół żartem, to podejrzewam, że musiałyby najpierw być jakieś postawy ku temu. A nie, że ludzie sobie po prostu śmieszkują. O Kiku tak naprawdę dużo więcej słyszę w kontekście negatywnym, na zasadzie, że jest powiązane z Hazardem. A o Ramblu, czy jak to tam się nazywa, w ogóle pierwszy raz słyszę. A gdzie to może być? A się to intensywnie krakenuje ewidentnie. Do damskiej toalety też nie wejdę. W sumie może tutaj lepiej. Nie będziemy jak Michelle. Dzięki, zaraz poziom dostanie z tych kakenów. To dość ciekawe. Czy tu może coś być? Nie wygląda. Myślałem, że może tutaj z rakatami coś będzie, ale nie tu radzą. Jezu, potrzebuję mieć kamerę, tak jak kratki są, bo coś mnie trafi. Okej, już przestaję. Już przestaję. Zapomniałem, że on jest absorbujący ogień. Bo jakby był po prostu odporny, to jeszcze jak cię mogę, ale jeżeli absorbuję, to no. Kategorycznie nie. Księgarnia jest zamknięta. Gdzie to może być do jasnej ciasnej? O, a któż to?
Ja zasunę w takim tempie. Ale mam już. No co ja mam, what the fuck ja? Ja przedtem cały czas miałem NDA i zapomniałem o tym na śmierć. To kolejne 500 do góry. Gaming, trochę tak. Ogień, I guess. Fine. Okej. Wszędzie mają pozamykane, Jesus. Nie biorą kompletnie pod uwagę tego, że klienci mogą chcieć przejść. Cały czas zastanawiam się w sumie, jak działa mechanika demonów w świecie, że tak to ujmę. Czy jeżeli ktoś nie ma obudzonej persony, to po prostu nie może w ogóle wejść w interakcję z demonami? Czyki diabeł? Bo trochę tak to wygląda, biorąc pod uwagę, jak pospolite one są w zwyczajnych miejscach. In Before Persona 1 dokładnie to tłumaczę, a ja po prostu nie grałem w Persona 1 i dlatego nie wiem. Zrobiłem u mojego artysty rysunek z tylko crossovera, którego byśmy się nie spodziewali. Zdefiniuj, czym jest crossover, którego byśmy się nie spodziewali. Okej, Flying Card będzie rozsądniejszy. Inna sprawa, że trochę mi się obrywa. A wunusz jest całkiem wytrzymały. Mudo? O no. Nie rób mi takich rzeczy. Chimkens designem jednego bossa z Persona 3. Okej, tu mnie masz. Jest to crossover, którego bym się za cholerę nie spodziewał. Jak tam Maja? To tam. Jak chcieliście do co ja znalazłeś na Twitter? Na tym pierwszego nie ma. To byli się też się nie udało. Idźmy poszukać Joki, może jej się udało. Zaraz się okaże, że go tutaj nie ma. I koleżanka nas robiła w ciula. Spójrzcie, tam był ktoś zamaskowany na okręgu, co nie? To jeżeli ona też jest zamaskowana na okręgu i po prostu wysłała nas w miejsce, gdzie wie, że go nie ma. Ha? Nie, mówili nam, że tutaj nie ma teoretycznie, więc... Czy ja mogę tutaj iść na dół po prostu? Ja nie byłem na tym piętrze. Chyba byłem. I dlatego kwestionuję, że nie mam tu mapy. Czemu zwyczajny sklep musi być tak popierdziony, jeżeli chodzi o nawigowanie? Wyobraźcie sobie, wchodzić do pasażu handlowego, a tam dosłowny labirynt. Kto by chciał w takim zakupie robić? Delta Meraji. Tutaj nic więcej nie ma. Chłopada. Okej, czyli tu generalnie nic więcej nie ma z tego co widzę. A i zejdę jeszcze 500 po? Jesus! Ja tylko chcę pozwiedzać lokacje. Nie gram w tę grę dla walk, nie gram w tę grę dla mechanik. Gram w tę grę dla fabuły.
powiedział wszędzie o każdym rogę. I będę się tego trzymał, by the way. Wiesz, Ginko. Jest jeszcze w stanie funkcjonowania. Nie ma potrzeby jeszcze jej leczyć. 30 tysięcy, o nie. Tylko nie pieniądze. Guys, nie wiem, co ja bym zrobił bez tych 30 tysięcy. Słynne ostatnie. Na Persona 2. Saga musiałaby nagle zabić solidne 180 stopni, żeby zaczął mieć problemy. Change Gaffer Roger, żeby oglądać fabułę. Najgorsze jest to, że ja tak zawsze mówię, koniec końców wpadał tytułów tego gatunku. O Boże. A dobra, leczenie spiedaj. Już ja wiem, ile ty ode mnie chcesz. Sporo tytułów z tego gatunku, jeżeli można mówić o gatunku, dostaje potem jakieś patche, które przywracają content 18+, bądź coś podobnego. I gdybym chciał się trzymać tego, co konsekwentnie mówię, to pewnie bym tych patchy nie ściągał. Obawiam się, że tkłamałbym mówiąc takie rzeczy. A absolutnie najgorsze, co może być, to kiedy wciskają fabułę do sceny 18+. Zdarza się. I to nawet nie jakoś się bardzo wybitnie rzadko. Absolutnie najlepszą częścią tego wszystkiego musi być chyba to... że muzyka w tego typu przypadkach jest zazwyczaj bardzo dobrej jakości. Ginko umrze w tej walce. O, nawet. Okej, Ginko nie umarło, więc mogę wreszcie się wyleczyć. Media. Media ID jakoś tyle odlecałam, bo to PSN 2. Dobra, gdzie jeszcze mogę iść? Denerwuje mnie to, że jest tyle drzwi, które wygląda, jakby dało się przez nie przejść. A się nie da. Raczej tu było tylko to. Understandable. Bo inna mi jeszcze powiedzieć może. Padoru, padoru, cześć, jak sobie witam. Ashire sorio, kaze no yoni. Padoru, padoru. Jezu. Na którymś piętrze nie zgadnąłem osoby. To oznacza, że muszę teraz przejść jeszcze raz każde piętro w poszukiwaniu w kino. Wiem, że to jest dokładnie to, czego wszyscy potrzebujemy. Sięgam, skończę w ten dungeon z jakimś milionem jenów. O, Mefistofeles. To na pewno nie pójdzie źle. Clueless. Żeby nie było, ja zdaję sobie sprawę, że w takich sytuacjach się dosłownie proszę o to. Ale absolutnie mi to nie przeszkadza. Poltergeist, słonko. Mam biznes do ciebie. Ta persona jest jedną z nielicznych, które są mi niezbędne. Dobra, wracaj do swojego wulkanusa. Nie wiem, nigdy nie rozumiałem aż takiego wielkiego denerwowania się na Padoru, bo wiem, że niektórzy mają na to dosłownie alergiczną reakcję. Tak samo widziałem, że jest jakiś absolutnie chujowy tiktokowy mem ze stickowaniem swojego giata czy coś. I że ludzie na to też reagują bardzo nerwowo. Cześć, tutaj witam. Czy to pierwszy poziom to co i dzisiaj, czy mi się wydaje? No, mniej więcej. gdzie jeszcze mogłem zgubić ludzi? To nie. Byłem akurat w idealnym momencie, bo co, boski bidi toilet?
Czy do czegoś innego pijesz? Nie, no, na tym pierwszym chyba i nie wiem. Tate? Nie, przysięgam, najbardziej to mnie denerwują te lokacje tego typu, gdzie mam drzwi na mapie zaznaczone i one mi nic nie dają. A, sam nie miałeś problemu z podróżą? No właśnie, u mnie tak samo. Mem jak mem. Trochę jak Last Christmas w Radu i w ogóle. To też nie jest coś, co mnie jakoś bardzo rusza. A wiem, że niektórzy czemu przyszedłem tutaj z powrotem? Nie chciałem. Jak to było? Czy zostaliście już w tym roku łamnięci? Bo ja jeszcze nie z jednego prostego powodu. Nie mam gdzie słuchać radia. Bardzo polecam ten sposób życia, że po prostu nie mam gdzie słuchać radia, więc nie mogę zostać łamnięty. Nie chciałem schodzić chyba. Nope. Wracam na górę. Tutaj też było zamknięte. Gdzie jeszcze może być kino? Kino, przyjaciółko, gdzieś się podziała. Nie to, that's for sure. Mam za krótką pamięć na tego typu rzeczy i nie pamiętam, na których piętach zgarniałem ludzi, na których nie zgarniałem ludzi. To jest najgorsze chyba. To nie ma. Kevina samego na chacie? Nie pamiętam, kiedy ostatnio oglądałem Kevina, szczerze mówiąc. Na tyle dawno, że prawie już nie pamiętam samego filmu. Zresztą ja ogólnie, jeżeli chodzi o filmy, jestem tak biedny. W sensie tak mało rzeczy wydaje mi się, że oglądałem. To jest niepojęte. Jest bardzo duża szansa, że jeżeli rzuci się jakimś klasykiem i powiecie, że to jest tak oczywisty film, że na pewno go oglądałem, to jest szansa, że go nie oglądałem albo kompletnie nic z tego filmu nie pamiętam. Ja tej pani oglądałem Kevina. Ja wiem, że oglądałem za dzieciaka. Ale to mówię, za dzieciaka. To nie jest tak, że nie wiem, są święta, to siadamy do Kevina i tak dalej. To na pewno nie. A teraz zobaczcie sobie, że tutaj byłby timer. Już dawno bym ujebał. Po co w ogóle udostępniać takie rzeczy? Nie mam zielonego pojęcia. W naszym community podejrzewam, że widzowie i tak kojarzą się nawzajem w dużej mierze. Nie powiem, że nie ma nikogo nowego, ale jednak zazwyczaj jest to bardziej jakaś stała grupa. Co i rozmawiając się pokazuje, że się jest. Ma to sens, to prawda. Może niektórzy robią tak, że po prostu lurkują bez pisania. Zostawcie mnie, że zajmę się to wspaniałą panią. To ty się nią zajmuj. Okej, czyli na czwartym jest Eikichi. Na trzecie przeszukałem.
Czy ja na minus 1 pominąłem? Chyba nie, ale z drugiej strony. Nie jestem pewien teraz, szczerze mówiąc. No tutaj widzę, że mamy jakieś kratki, które są niepoodkrywane dosłownie, więc jest szansa, że tutaj coś wkopałem. Dobra, leczonko wchodzi. Już widzę, że leczonko wchodzi. Dobra, gdzie jeszcze może być Yokino? Joki. I to bynajmniej nie na bazbuście. Przechodzenie między półkami jak szuszkami promocji na święta. Ja czasami tak mam, że lubię sobie po prostu przejść między półkami w sklepach. Tylko po to, żeby na promocję patrzeć i koniec końców nic nie wziąć. Bo tak, tu nic nie ma. Tu mnie lisze gnębią. Znaczy ja je gnębię ewidentnie, a nie odwrotnie, ale gdzie ja? Tu było to dziwne przejście. Na wszystko się nie da przejść. Czyli co, na minus 1 dosłownie nikogo nie ma? To jest też trochę niepokojące, I guess. Tam jest jakieś przejście na minus 1. To tak się zastanawiam, czy to się jakoś otwiera, czy... Kiedy? Szukam finda... szukam transmitera w tej chwili. A, bo to wygląda jakby tutaj było przejście, tylko nie wiem jak się to otwiera. W dużym skrócie, bo jak cię nie było, to były takie postępy w fabule. Pojawił się pan byczek, oj tak, tak byczku, plus jeden i w ogóle. Który stwierdził, że podpali sobie pół miasta i teraz musimy zapobiegać pożarom. I wedle zagadki, którą nam chłop zostawił, mamy teraz do znalezienia transmitter gdzieś w smarki Rataka. Tutaj mam bardzo dużo niepodwitane, więc jest szansa, że na tym piętrze ktoś będzie. Co i teraz, jak o tym myślę, to nie ironicznie wolałbym chyba grać Stranger niż Person. Znaczy, gameplayowo Stranger jest o niebo lepsze. Nie obchodzi mnie w tej chwili zdaje nikogo. Nie dam się przekonać, że redukcja jest gorsza gameplayowo niż ten. Zresztą ogólnie mimo Redux nie wprowadza zmian gameplayowych, które są negatywne względem oryginału. Można się kłócić co do zmian fabularnych, ale gameplayowo nie wmówicie mi, że Redux cokolwiek psuje względem oryginału. Chyba, że chcecie potrolować ludzi na zasadzie... O, tylko każule grają, także jak protagonista umrze, to można grać dalej. Pamiętam, jak kiedyś byłem tym okropnym człowiekiem, który Seiko i pisał rzeczy typu... O, chciałby tylko każul, żeby dało się ręcznie skille przynosić. I mam wrażenie, że czasem wciąż mi to wypomina. Ale ja absolutnie się nie dziwię. Bo były to złe moje czasy. Ja tego nie znajdę dzisiaj tak indepy. Czy to powiedz gdzieś przejść na górę? Jest tutaj, ale... Hold up. Tam jest zajście na dół, którego nie korzystałem. Czas naprawić. Stranger ma najlepiej zrobione przenoszenie skilli. W jakim sensie najlepiej?
RNG, jednocześnie dodatkowych panować w pudrach. I guess. Raczej nie chciałem tego robić. Tu jest tylko na dół. Okej, czyli musimy zejść się na dół po prostu, dobra, na trzecie. To nie jest tak, że w Saint Germain nie przynosisz mniej skilli przy fuzjach? Czy źle pamiętam już w tej chwili? Wiem, że można sobie nadabiać sosami i tak dalej, i że... Imo w ogóle najlepszą metodą na zdobywanie dokładnie tych skilli, które się chce w Saint Germain, jest przeniesienie odpowiednio wysokotierowych umiejętności, a potem ich budowanie, szczerze mówiąc. Bo w Polsce się ciężko zdobywa w ilościach większych niż jeden, a często chciałoby się użyć na przykład dla tego samego solca. No i tu na dół nie szliśmy. No właśnie, to jest ta jedna rzecz, która mi trochę jednak przeszkadza, jak myślę o tym, o Saint Germain i systemie fuzjowania. Zwłaszcza, że nie jest to jednak IMO na tyle drobna rzecz, żeby można było sobie na to po prostu machnąć ręką i powiedzieć, że nie, nie, to temu. Cześć, Yuki. O mój Boże. Czy ty sobie ze mnie żartujesz w tej chwili? Ta pady trzeba tak obiec? Licz chcę ten opowiadać. O, jak to ci wyglądam? Jesteś starym dziadem. Nie wychowałeś mnie, tak? Przepraszam. Chcesz porozmawiać o męskości? Chcesz porozmawiać o swojej kościstej pałce? Skeletor? O kurwa, Skeletor chce porozmawiać o swojej kościstej pałce. Czy to znaczy, że on będzie chciał iść skoczyć z Iwanem? Chłopca dosłownie się cieszy na gadanie o kościstej pałce. To ma być lisz, nie wiem, najwyraźniej. Ten Persona 2 ma bardzo dziwne designy. 30 kart diabła, damn. Okej, do tej pory jak spotykam lisze, to z niej gadam, I guess. Tylko znałem, że cię już ich nie będę spotykał. Hold up. Okej, tędy można przejść. This is fine. Szkieletor! Co robisz, jebień? Nie potrafię aż tak wysoko głosu wyciągnąć, żeby nie skrzeczeć. Kiedyś potrafiłem dużo wyżej głos wyciągać, mam wrażenie. Wyszedłem z trawy. Cześć, Ukino, co tam? To co, ja znalazłeś transmitter? Nie, ja go na tym piętrze. Nie znaleźliście go nigdzie indziej? Przeszukaliśmy wszędzie i nie miał żadnego śladu po nim. Jesteśmy z miejscu? No nie wiem. Powinniśmy pojechać do Ikichiego i udać się do drugiego miejsca. Zastanawiam się w tej chwili, czy ja skopałem, czy... Znaczy inaczej. Czy skopałem przy szukaniu, czy skopałem przy wyborze miejsca? To jest pytanie, które sobie zadaję. Właśnie, bo tu nie sprawdzałem, czy... Nie, tu nic nie ma. Tam też już byłem. Dobra, czyli muszę wrócić chyba na czwarte piętro, co? Zawsze w takich sytuacjach się boję, że coś po prostu ja wkopałem, a nie, że... Tak ma być. Przepraszam, że tak mapę otwieram. To jest oduch, którego się nigdy nie oduczę. Myślę, że tak ma być. Czy to oznacza, że źle wybrałem dialogi na początku? Kurde.
Trochę było ekstra na to, ale z drugiej strony... Wiecie ile na to będzie kart? Powinniśmy być mądrzy. What? Dopiero teraz przeczytałem jego odpowiedź na to, bo wcześniej ją bardzo mocno pominąłem. Czemu on... Being a man means... Ja... Ten milczę. Czyli to są inne, bardzo dużo kart dają. Dobra, chciałem tutaj pójść na górę i tutaj damską toaletę obhaczyć. Damska toaleta była jakoś po prawej stronie. Tak, dołem trzeba iść. Tu... Nawet nie dołem, tutaj w górę i potem tu. Dobra. Czyli tędy. Na demony wpaść po drodze. Pa. Najtrudniejsze walki mojego życia. Cześć, Kichi. Słuchaj, mam biznes. Możesz zakładać tyle makijażu, ile chcesz, żeby wkaść do damskiej toalety, ale mnie nie oszukasz. Ja muszę to powtarzać. Nie jestem w zboczeńcy, jestem gwiazdą roka. To... Nie jestem pewien, czy to przekonujące. Wciąż nie skończyliście? A schodź na co ja? Ten dźwięk. Co to może być za dźwięk? Mam to. Łamigłówka i ten transmitter. Stany transmitter, jedno. Mam czasu? 5 minut? Jak można było tego nie zauważyć? Skąd miałem wiedzieć? Jesteście dziwni. O co wam chodzi? Przepraszam, ten transmitter, który pani miała... Gdzie pani go znalazła? A, ten zegarek. Łowiłem go z śmietnika w męskiej toalecie chwilę temu. Świetny zegarek. Nie wiem, czy on tam był. To nie jest zegarek, to... Dany detonator bomby. Musi pani nam go oddać. Co za głupota. Chcecie po prostu mój zegarek. Nie oszukacie mnie po moim trupie. To sytuacja kryzysowa, nie mamy wyboru. Musimy zabrać go siłą. Mężczyzna w damskiej toalecie. Jak ty śmiesz? Wynoś się tam, świnio. O kurwa. To król tronów. To potwór. Ej, to normalny człowiek, który widzi personę? Znaczy, który widzi demona? Ja już nie wiem. Nie wiem, nie rozumiem, jak działają te mechaniki. Wygląda jak zabójca z zamaskowanego kręgu. Macie ostrożni. Nazywam się Belfegor. Poszukiwacz harmonii na ziemi. Książę wieki urządzący Indolence. Czemu było Indolence? Tak, wylatują im proste słowa z głowy. Najgorzej. Indolencją. Come on. Lenistwem. Nie zabierzecie tego transmitera. Wychodźcie, moi słudzy. Oh my. O kurwa, dużo ich. O Boże, o kurwa. Mistrzu, to pora na ciebie. Mistrzu! Mistrzu! What? Jestem X-Kick, zainkarnowany wojownik zamaskowanego kręgu. X-Kick. Uczkownik pisany zamaskowanego kręgu, który służy królowi Lwowi. Energetyczna kosplayerka, która jest przekonana, że jest zainkarnowana wojowniczką. O mój Boże. To kobieta. Ej, słuchajcie, co tutaj... Jeśli...
łowcy demonów, tak jak widocznie Krol 2 przewidziałem. Chuj kobiety. Come on. Pała matę. Wy okrutni łowcy demonów, którzy chcecie zniszczyć świat. Wy... Momencik. Hej, Belfi, to co jest napisane? Nie mogę. Jak to jest czytać skrypt? Przypomina mi się wspaniały wilk. Domyślam się, że kojarzycie Wilga i Sevika ze Street Fightera i Mega Mana. Nie pamiętam, pani. Magiczna wojowniczka Ixig, zainkarnowana od czasów niepamiętnych, puści wam łomot boską karą. To be? 5 minut tego, I know that. Łowcy demonów. Odejście w mroki, z których przybyliście. Chwała masce. Maska taka fajna, zielona, zakładana na twarz? Jim Carrey, czy to ty? Mistrzu, chyba nie zasadne nas uwagi. Ej, łowcy demonów, nie odwracajcie się plecami do zreinkarnowanej wojowniczki zamaskowanego kręgu! Bo co? Paniutka, bądź dobra dziewczynko i nie przeszkadzają, co? Coś się pewnie chce wynosić. Słyszałeś to, Belfi? Ta stała baba traktuje magiczną wojowniczkę, jakby była małą dziewczynką. Stara baba? Sto Secret World? Udało ci się! Wspaniale, ta co ja wiedziałem, że też co jadę. Więc udało się wyłączyć transmitter, a? To powinniśmy zrobić. Jestem wściekła. Jeżeli tak to ma wyglądać, to wysadzę cały budynek tym danym transmitterem. Przestań. Jeżeli budynek wybuchnie, to ty wybuchniesz razem z nim. Nie obchodzi mnie to. Moje rodzinne lekcje są strasznie upierdliwe. Ja nic dobrego w życiu. O, wow. Ale to nie oznacza, że musisz zabijać innych, co? Zainkarnowana wojowniczka Ixig żyje dla sprawiedliwości i za nią też umrze. Tylko to mnie usatysfakcjonuje. Bitch slapped. Nie traktuj śmierci jak tematu żartów. Masz moc, żeby zmienić swoje otoczenie, swoją własną przyszłość. Zlewanie tego i wymówienie, że wolałabyś umrzeć, pokazuje tylko jak jesteś niedojrzała. O, możesz mieć rację. A, jeszcze czego? Chyba spodziewałaś się, że myślisz, że cię posłucham. Moje pokolenie nie znosi, kiedy prawi się kazania. Nie pozwolę ci wtrącać się w plan mistrza Leo. Może i nie wiem, już transmitera, ale mam swoją personę. Oh my, walczymy z użytkownikiem persony. The boss fight! Kurwa, jeszcze to tło, ja pierdolę. O, o, o. Ktoś potrzebuje spanka. Oh my. One pasują do siebie. Błagam, niech się nie kłócą o to. Trochę nie jest aż tak źle. Powinniśmy w stanie z nią pogadać. God damn it. A czemu nie? Warto było sprawdzić, okej? Okay? Wow, za dużo Undertale, znasz co? Okej, okay, to co? Standardowe sprawdzanie słabości, I guess! Poprzedzone medią casualową. Mamakna... Marachi... Malakwa. Najpierw perfecto zapczajmy. I w sumie to włączę skipa, I guess.
Fej, słabość u Belfegora. Okej, to już wiem, co będzie robić to całe życie Yuki. Magda też jest słabością Belfegora. Taji też jest słabością Belfegora. What the fuck? Belfegor jest dosłownie podatny na każdą magię, którą posiadam. A mi nie będę narzekał, ale what the fuck? Czy ja spadałem ogień? Chyba tak. Zastanawiam się, czy nie efektywnie by było w takim razie tego. Czy nieefektywniej byłoby w takim razie robić Fusion Spell'a? O Boże! Ten adept. O! Kurwa! Posłuchajże mnie! Czy ja naprawdę nie mogę zrobić Fusion Spell'a? Wy chuje! No spójrzcie. Nie mogę. Bo wchodzi tu na Tatsuya, a potem tego. A w tę stronę nie działało, z tego co pamiętam. God damn it. A kolejne tutaj jest paskudne. Nie będę kłamał. Spróbuję zobaczyć, czy Sejfer zadziała. Wątpię, ale staje się nie zaszkodzi. Gigantic Fisting. Oni zdają mi jak szło obrażenia. Przerażające. Pamiętacie te czasy, kiedy przeciwnicy nie zadawali mi obrażeń? To były śmieszne czasy. Okej, zobaczmy, jak tam slasha? Mało. Maladzi zadaje dużo więcej. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że Michel nie będzie zdawał magią za dużo, więc... Dobra, co mogę zrobić? Frey na pewno zostaje. Ginko... Wydaje mi się, że najlepiej będzie, jeżeli Ginko sobie po prostu założy... Czekaj. Może to będzie play? Bo Rockfall będzie dało więcej raczej niż tamta Mamagna. Nie jestem pewien na ile więcej, ale zobaczymy. Zobaczę, jak tutaj starzy ona i Szkik. Wydaje mi się, że to się powinno jako iż czytać, ale nie jestem pewien teraz. Grywa. Czemu jest grywa? Jakiś pseudo gravity? Au! Au! I'll be damned. To bolało bardziej niż się spodziewałem, że boli. O nie, czyżbyśmy wchodzili w etap, gdzie przeciwnicy zadają obrażenia? Na szczęście nie wszyscy. A jak tam safe slash na Ishkik? Uuuu! Nice! To lubię. Dobra, to powtarzamy to samo, tylko ktoś będzie musiał użyć medii w tej turze. Najgorsze jest to, że nie czuję, żeby ten rockfall robił jakoś dużo więcej. Tak ty bha? Dobra, ty safe slashujesz Ishkik. Robisz Magic Belfegora. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że muszę ich zabić w jakiejś odpowiedniej kolejności, bo inaczej coś pójdzie nie tak. Bo
ten Rockfall zdaje się 72. Jak na to, że zużywa dużo więcej many, to nie jestem pewien, na ile to jest opłacalne. Różnica w obrażeniach nie jest aż na tyle duża, chyba? Jak mi się wydaje. Magadula, to może zaboleć. No, trochę boli, ale nie jakoś bardzo mocno, więc o tyle. O tyle jest znacznie. Wydaje mi się, że tą strategią, którą mam obecnie, jestem w stanie autowalkować. Dopóki się coś nie wydarzy. Jeżeli coś się stanie, to mogę ten, to mogę myśleć nad zmianą, a tak to. Po prostu o to walczymy. To muszę przyznać, że przecież nic, co tak nie wytrzymali tutaj. Persona! Nie, mam wrażenie, że to, że... Persony mają tak niskie mana kosty sprawia, że naprawdę człowiek może nie chcieć używać tych wyżej poziomowych. Bo przy obecnej sytuacji ta media, którą rzucam, jest za grosza, leczy mnie dość mocno. I nie jestem pewien, czy będę potrzebował przez dłuższy czas jakiś medianamy czy czegoś. Ta Makakadża może być na dłuższą metę bolesna, ale chciałbym wierzyć, że nie będzie. Przynajmniej dostaję na kapę, I guess. Ten Belfager atakując mnie fizycznie, praktycznie nic mi nie robi. To mówię, będę musiał uważać, czy Ginko ma jeszcze manę na rzucanie rzeczy. Ta arena do walki nie przestaje mi bawić, przysięgam. Kto to wymyślał? Ja wiem, że Belfegor to król klopów razem z demonem klotuchem ze Saint Journey, ale... Czyli wysadzasz, oni sobie wytrzymali. Grywa to będzie bolało? Zastanawiałem się, czy grywa zadaje procentowe obrażenia, ale to przyzwyczajenie z finali po prostu i ewidentnie tego nie robi. Teraz tak się zastanawiam w sumie, co jest lepsze, walki, które są krótkie, ale intensywne, czy takie... Walki, które są długie i przez to są trudne, bo mam wrażenie, że w Personach znacznie częściej jest ten drugi przypadek. Że rzadko jest coś, co może bardzo mocno gracza udupić, ale jednocześnie walki są na tyle długie, że jest dużo okazji, żeby gracz został udupiony. Bo tak mi się głównie kojarzą na przykład walki w Personie 3 czy 4, że po prostu tam... To nawet nie jest tak, że bossowie mają dużo HP, ale względem tego, ile my zadajemy, to bossowie mają dużo HP i że to stanowi największy problem w walkach. Jezus, jak oni wytrzymali to? A propos. Aż to mnie sparaliżuje? Czemu Stanko usypia? Nie jestem pewien, czy chcesz znać odpowiedź na to pytanie. O Boże, Belfegor padł.
To teraz trzeba zobaczyć, na co jest ta koleżanka podatna, I guess. Poza atakami fizycznymi, oczywiście. Oho. Kolejny ośpiony? Nope. No dobra, to teraz jeszcze raz. Jakie ma Fusion Spell'a w ogóle? Gdybym wiedział, czy ona jest podatna na ogień, to bym spalował Fusion Spell'a. No i mogę spalować, to mi już chodzi. Zamienić się miejsca Impress. Marachi i State Slash. Yuki śpi. Ginkot, nie masz paty, nie masz paty. Czy paca w ogóle leczy tutaj? Tak, leczy spanko. Czy Eros ma patę? Nie. Wskakuj na Jack Frosta. I weź spacuj, koleżankę. O nie, używam akcji od strategii podczas walki. Czuję się sobą dziwnie. Ej, raz dzisiaj wyszło, to może za drugi na ten też wyjdzie. Clueless. Okej, okay, zobaczmy. Zadaje dużo, to na pewno. I chyba... Nie, no nikt nie zrobiłem. Dobra. To teraz tak. Prawda sobie Minotaura, może... Jezu, aż te koszty w manie są duże, znaczy w SPK-ach. Bardzo bolą, to na pewno. Buff, I guess? Ale jeszcze na auto. Okej, okay, czyli on kompletnie ignoruje ataki Strike chyba? Bo zakładam, że atak... Znaczy ona, nie to, przepraszam. Ignoruje ataki Strike, tak to wygląda. Dobra, czy jeszcze raz, ty robisz Marachi, ty robisz Stray Slash? Ty rzuć Fazy, o tak ciekawości. Ty musisz rzucić jakąś magię, niech będzie Rockfall. Dobra, koniec końców, tak się kończy na tym, że muszę Rockfalla używać. Flanket dużo zada. Ostatnio to było jakieś 200 obrażeń. Ta 150 i 75 praktycznie. Nazwija nie jest podatna, ale już padła. Nice, łatwo. No i tym razem to co ja do tego poziom. Niesamowite. O nie, przesadziłam. Czy możemy zdjąć jej tę maskę? Od razu lepiej. No czy możemy ją tak po prostu zostawić? Nie wydawało się, żeby było jej przykro. Nie dziwię się, że jej będzie próbowano znowu przeszkadzać. Pewnie zachowało jej w życiu do osób, którzy by się z nią bawili. Ach, spokojnie, jeżeli coś się stanie, to wezmę za to pełną odpowiedzialność. Okej. Okay. Ej, Kino, udało ci się znaleźć długą łamigłówkę? O, to ty, Eriko. Tak, mamy ją. Jest napisane 12 bestii w koronie Plejad. Kiedy wiosna śmierci i odrodzenia nadejdzie, droga do Eldorado otworzy się z Paleryny Marzeń. Pierwszy wers jest taki sam, więc pozostaje reszta. To samą logiką co wcześniej, znakiem wody, który decyduje o śmierci i odrodzeniu, jest skorpion. Czyli na północ, północny wschód od siódemki i Umezaki. Dobra, dobra, Terikow. Zajmiemy się tym, jak już wiemy, gdzie iść.
Droga do Eldorado otwiera się z Peleryny Marzeń. Tłumaczy się na złoto. Czy wiemy takie coś? Nie? Zobaczymy. Nie mam czasu, żeby myśleć o tym tutaj. Zastanówmy się na tym po drodze. Dobrze, jak plan. Czy muszę wyjść pieszo? Nope. Mogę wyjść normalnie. Yumezaki. Gigamacho. Jak myślicie, czy jest jakieś złote miejsce w Yumezaki? Powiedzcie mi, bo ja nie wiem. Nie, no ja nie wiem, powiedzcie mi. Czy ochrona nie jest zbyt wymagająca, jeżeli potrzebujemy jakiegoś członka, żeby tutaj zajrzeć? Trochę. Na szczęście Maja, współlokatorka Maj, ma kartę członkowską. Przepraszam, że musieli państwo czekać. To was ta pani Ulala Sejzawa? Proszę, przejście. Ulala? Ulala powinna tu być. Pan na arenę bokserską i powinien, żeby się ewakuowała. Pardon? Ulalala. Pa 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 da pa. Ciao, Maja! To za literaliści to zauważą. Chyba nie przyjedziesz tu buksować, co? Ula Seizawa, przyjaciółka Majka pracuje w filmie z Bees, no. Ma ostry temperament i denerwuje ją, jak spotkają w relacjach towarzyskich. Jakbyś to... A? Jestem za młoda, żeby wariować Maja. Nie ma szans, żeby były tu bomby. Wiem, że możesz podchodzić do tego bardzo sceptycznie, ale to prawda. Nie mamy czasu. Pospiesz się wynosi z tej sali gimnastycznej. Ona dosłownie zwaliła worek treningowy. Jesus. Serio? A? Co to? Nie ma szans, żeby były tu bomby, by the way. Co? Detonator? Ty nie żartowałeś z bombami? Powtórz mi jeszcze raz. Co ci się dzieje, Maja? Wystarczyło, żebyś tam zaufała wcześniej. Mogę? Nie wiem, skąd kojarzę ten design. I za cholerę nie mogę tutaj przypomnieć, skąd to jest najgorsze. Bo nie grałem nigdy w PSM2, a jednocześnie kojarzę ten design i miałem takie... Mam lekko namyślałem w głowie. Jak mówię, nie mamy czasu. Jedyne co mogę powiedzieć na pewno to, że organizacja K2 się zamaskowanym kręgiem i odstawia. Zmaskowanym kręgiem? O tym słyszałem. Makimura cały czas o nich mówi. Nie jest rany, teraz próbuje dodać mnie. Toż nasz czas, żeby jakoś skorzystać z tych pięści. Zabrał moje oszczędności, ale nie pozwolę mu zabrać mojego życia. Uff. To jest Eleny może czy inny kostium. W sumie trochę jak Minazuki wygląda. Nie wiem. Nie wiem. Raczej nie za Areny, ale... Będę musiał pomyśleć na tym. A tyle ja w dzień. Mam nadzieję, że pamięta, żeby wynosić się z sali gimnastycznej. Teraz jak już wiemy... Gdzie jest nasz następny cel, to nie mamy ani chwili do stracenia. Znajdźmy transmitter. Okej, tylko moim planem na dzisiaj jest... Nienawidzę was, wiecie? Dziękuję Bogu, że gram na emulatorze. I mogę coś do jej state'a w każdej chwili. Anyway, na dzisiaj to było na tyle. Przypomnienie bądź informacja dla tych, którzy nie byli w początku, że w tym tygodniu, podobnie jak w ostatnim Simów, nie będzie, bo wciąż jest na drugiej zmianie. Niestety, uwierzcie mi, też mi nie jest to na rękę, ale... Cóż, móc to móc.
W sobotę pewnie powinno być normalnie, jeżeli miałoby jej nie być, to ma znać. Ale dziś to było na tyle. Dziękuję za przybycie i trzymajcie po. Cześć!